Szczęście Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Tunel pod rzeką Świną łączący wyspy Wolin i Uznam został oficjalnie otwarty. Kierowcy będą mogli dziś nim już przejechać się wieczorem. Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, tunel został otwarty. To dzień historyczny. Tu jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, ale robimy to, idziemy w tym kierunku, pokazujemy, że to, co prześladowało nasz kraj, także po odzyskaniu niepodległości, ten imposybilizm, niezdolność do działania, niezdolność do podejmowania wielkich przedsięwzięć publicznych, to już dzisiaj tylko historia. Będziemy tą drogą rozwoju dalej iść. Będziemy ją iść, oczywiście, jeżeli dostaniemy społeczne poparcie w najbliższych wyborach. Mamy ambicje i te ambicje realizujemy i w części one są już zrealizowane. A mamy ambicje, żeby, tak jak pan premier powiedział, oczywiście zrealizować zachodnią obwodnicę Szczecina. Teraz czas na zachodnią obwodnicę Szczecina. Szczyt Rady Europejskiej w Brukseli nie przyniósł porozumienia w sprawie migracji. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska nie zgadza się na mechanizm przymusowej relokacji i pozostaje przy konsensusie, który osiągnięto w 2018 roku. Przez dłuższy czas wczoraj właśnie prosiłem o to, aby do konkluzji wpisać, że ten proces jest dobrowolny, że nie jest przymusowy. I co usłyszałem po drugiej stronie? Że nie można tego wpisać. No to jeżeli nie można tego wpisać, to znaczy, że część Rady Europejskiej chciałaby odejść od swoich własnych zapisów z roku 2018 i chciałaby, aby to był proces przymusowy i niedobrowolny. To właśnie dlatego nie możemy zgodzić się na takie konkluzje i właśnie dlatego pozostajemy przy zdaniu, że najlepszym rozwiązaniem jest tutaj w tym przypadku referendum. Referendum, które zostało wcześniej ogłoszone, będzie przeprowadzone za parę miesięcy, tak żeby Polacy się mogli wypowiedzieć, czy chcą bezpiecznego kraju, czy chcą takich obrazków, jakie do nas docierają z niektórych miast, przedmieść zachodniej Europy. Przymuszanie Polski do obowiązkowej relokacji nielegalnych migrantów to tylko element uderzenia we władze w Warszawie na kilka miesięcy przed wyborami. Cel tych działań przedstawił ostatnio szef Europejskiej Partii Ludowej. Wczorajsze obrady przywódców Unii Europejskiej zakończyły się późno w nocy. Rada Europejska nie wypracowała porozumienia w sprawie przymusowej relokacji migrantów. Choć zdaniem kanclerza Niemiec Olafa Scholza temat był już zamknięty głosowaniem większościowym podczas spotkania ministrów spraw wewnętrznych na początku czerwca przy sprzeciwie Polski i Węgier. W tej chwili decyzja została już podjęta. Jest to dobra podstawa do tego, co mamy tutaj do zrobienia, konsolidacji stanowisk. Wczoraj konkluzje miały zablokować Węgry wspierane przez Polskę. Warszawa według medialnych doniesień miała podnosić, by każdy kraj sam decydował, jakich migrantów przyjmuje u siebie. W roku 2018 Rada Europejska powiedziała, że to jest dobrowolna decyzja państw członkowskich. I my stoimy na tamtym stanowisku. Premier Mateusz Morawiecki chciał też większych środków na uchodźców z Ukrainy. Niemcy uznały to stanowisko za niedopuszczalne. Wśród unijnych urzędników panuje niezrozumienie wobec polskiej postawy. To wypowiedź dla stacji TVN unijny komisarz do spraw wewnętrznych Ylwy Johansson. Polska do niczego nie będzie zmuszana. Polska wciąż gości milion ukraińskich uchodźców i nikt nie będzie jej do niczego przymuszał. Jak jednak nazwać przepisy, które za nieprzyjęcie wyznaczonej przez Komisję Europejską obowiązkowej kwoty nielegalnych migrantów nałożą na państwo członkowskie kary finansowe? Przez dłuższy czas wczoraj właśnie prosiłem o to, aby do konkluzji wpisać, że ten proces jest dobrowolny, że nie jest przymusowy. I co usłyszałem po drugiej stronie? Że nie można tego wpisać. Polska dopiero po przyjęciu przepisów o relokacji migrantów będzie mogła złożyć wniosek o wyłączenie z tego mechanizmu. Rząd podkreśla, że po doświadczeniach z ostatnich lat nie ma zaufania do unijnych urzędników, że nasz wniosek zostanie uwzględniony. Ci jednak naciskają na przyjęcie niekorzystnych przepisów. To jest wojna wytoczona Polsce, mówi politolog dr Tomasz Teluk.
Cały czas jakieś kwestie, które się nam zarzuca, to praworządność, to kopalnia Turów, blokowanie należnych Polsce środków z Unii Europejskiej, to są przejawy ekonomicznej agresji Niemiec wobec Polski. Jaki jest cel tych działań, zdradził ostatnio między słowami Niemiec szef Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber. Szanowna pani Ursula von der Leyen obiecała mi, że po 15 września blokada na nasze towary zostanie zniesiona. To zdumiewająca wypowiedź, mówi prezydent Andrzej Duda. Dziękuję mu za szczerość. Przynajmniej opinia publiczna w Polsce dowiedziała się, co niemieccy politycy myślą na temat władz w Polsce, Polski, polskiej demokracji, jaki mają do nas stosunek. Na jaw wychodzi coraz więcej decyzji, które podejmowane są ponad głowami Polaków, a które uderzą właśnie w portfele Polaków. Ukraina bez udziału Polski porozumiała się z Brukselą w sprawie zniesienia embarga na ukraińskie zboże. Szanowna pani Ursula von der Leyen obiecała mi, że po 15 września blokada na nasze towary zostanie zniesiona. To wszystko dzieje się na kilka tygodni przed rozpoczęciem kampanii i niecałe 4 miesiące przed wyborami do parlamentu. Tutaj nie ma żadnych przypadków. Te naciski na Polskę będą się zwiększać. Niemcy będą chcieli pomóc Platformie Obywatelskiej, tak jak zresztą robią to w Europarlamencie, w władzach unijnych. Będą chcieli tutaj dążyć za wszelką cenę do zmiany rządu w Warszawie. Według ostatniego sondażu pracowni Social Changes 39% badanych zgadza się z opinią, że władze Unii Europejskiej próbują za pomocą różnych działań odsunąć obecny polski rząd od władzy. Inflacja w czerwcu wyniosła 11,5% w ujęciu rocznym. Ceny nie poszły w górę względem maja, podał Główny Urząd Statystyczny. Czerwiec jest czwartym miesiącem z rzędu, w którym inflacja hamuje. Jeszcze w lutym wskaźnik przekroczył 18% w ujęciu rocznym. W maju spadł do 13%, a teraz do 11,5%. To oznacza, że wzrost cen jest niższy niż oczekiwali tego ekonomiści, choć wciąż daleko mu do celu Narodowego Banku Polskiego, czyli 2,5% z dopuszczalnym odchyleniem o 1 punkt procentowy. Obniżenie inflacji to m.in. efekt taniejących paliw. GUS podał, że były one niższe o 18% niż przed rokiem, a także o 0,9% tańsze niż w maju. W ujęciu miesięcznym drugi raz z rzędu nie jest drożej, na co zwracają uwagę analitycy z banku Pekao S.A. Ceny żywności pierwszy raz od 2 lat spadły, nie licząc wprowadzenia tarczy. Inflacja bazowa mocno w dół, do około 11,1% rok do roku. Polski Instytut Ekonomiczny spodziewa się, że czas szybkiego spadku inflacji dobiega końca. Kolejne miesiące przyniosą wolniejszy spadek inflacji. W lipcu i sierpniu powinna przekraczać 11%. Przewidujemy, że spadek poniżej 10% nastąpi w październiku, a dodatkowo może być chwilowy. Koniec zamrożenia cen energii i wzrost stawki VAT na żywność podniosą CPI w pierwszym kwartale 2024 roku. Dla odmiany ING prognozuje spadek inflacji poniżej 10% już w sierpniu. Według analityków banku wyniesie ona wtedy 9,8% w ujęciu rocznym. I na teraz to wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.